Moje imię było za długie, żeby wpisać je na bilet. Za chwilę zobaczycie mnie w tym. Dzisiaj jesteśmy w Shenzhen. Ten vlog miał się zacząć dużo wcześniej. To znaczy dzisiaj o 5 rano jechałam na lotnisko, żeby polecieć samolotem do Shenzhen, ale wystąpiło kilka drobnych komplikacji, między innymi to, że moje imię było za długie, żeby wpisać je na bilet. I moje imię z biletu i z paszportu się nie zgadzało. Co zaowocowało tym, że prawie nie zdążyłam na samolot. Jesteśmy dzisiaj w firmie, która zaprosiła mnie na sesję zdjęciową do Shenzhen i jest to firma Bamoer, która robi biżuterię. Dostałam drugą, zaraz mnie obwieszą jak choinkę. Ja co bym chciała, żeby mieli takie z jedzeniem? Żeby był tutaj kawałek pizzy albo hot pot, wiecie. Czy to jest kot? To jest krowa. Tutaj z tyłu mamy panie, które projektują tę biżuterię. Wybrałyśmy właśnie biżuterię do sesji zdjęciowej i tego jest tyle. Więc podejrzewam, że będziemy tu siedzieć do wieczora. Mam też na mnie przygotowane ubrania, więc będą ładne, profesjonalne zdjęcia, tylko bez fryzjera, bo mam takie włosy po samolocie, więc będą posamolotowe włosy. Uwaga, uwaga, przygotujcie się, bo za chwilę zobaczycie mnie w tym. Czy to jest suknia ślubna? Nie, nie, ale prawie. Czy wyglądam elegancko aż do pożygu? Bo chyba tak. Bardzo ładnie. Dostałam komplement, że mam białą skórę i jest to super. Dziękuję. To jest widok z mojego hotelu. Ładnie tutaj, ale dzisiaj jest dosyć mocna mgła. Może dlatego, że jest rano. Wczoraj było dosyć ładnie, czy był bardzo ładny widok, bo tam z tyłu jest góra. Bałam się, że smog, ale nie, nie jest to smog. Sprawdziłam, to jest mgła. Muszę wam powiedzieć, że ładne hotele to jest jedna z najfajniejszych części współpracy z chińskimi markami. Zawsze. Zawsze się dostaje ładny hotel. Bardzo często jest to apartament, który jest w ogóle, nie wiem, bez sensu jest to, że biorę apartament, bo w apartamentach, wiecie, jest salon i jest sypialnia i często są dwie łazienki, z którymi nie wiadomo co zrobić, jak się jest samemu na jedną noc. Zwijam się, gdzie są moje rzeczy i jedziemy do fabryki. I jesteśmy już w Shantou. Za mną jest Bóg taki w ogóle, czy Bożek taki, to jest Bóg pomyślności biznesu. Znaczy on tak się nie nazywa, ale on do tego służy. I bardzo wiele przedsiębiorstw, ogólnie firm, czy jakiś tam fabryk ma coś takiego i tam się pali kadzidełka, to jest taka ciekawostka. Jesteśmy w Shantou i jesteśmy dzisiaj w miejscu, gdzie biżuterię się wytwarza. I przyznaję, że jestem bardzo, bardzo zdziwiona tym miejscem, bo ja się spodziewałam dużej, ogromnej fabryki, a to jest po prostu taka dosyć mała manufaktura. Tutaj siedzi, nie wiem, z 30 osób, z tego co zdążyłam zauważyć, i oni tutaj wytapiają te pierścionki, przyklejają te wszystkie diamenciki do bransoletek i przyczepiają zapięcia do łańcuszków. I to jest wszystko takie ręcznie robione, nie ma tutaj żadnych maszyn. No, naprawdę malutka jest ta fabryka, nawet chyba tego fabryką nie można nazwać, a raczej pracownia. Teraz jesteśmy w pokoju, gdzie wytwarza się modele. Znaczy nie wiem, jak to się nazywa. Zobaczcie, to jest zrobione z gumy. I to służy do wytopienia odpowiedniego kształtu biżuterii. Każda jedna sztuka biżuterii ma taki swój model. Dostałam właśnie do ręki coś takiego. To jest drzewko z pierścionków. O, to co się robi z tego? To się zalewa gipsem, z którego tworzy się szablon i do tego szablonu wlewa się metal. Teraz jesteśmy na dole i tutaj się biżuterię wytapia. A wiecie z czego? Zaraz wam pokażę. O, shit! Z tego! O Jezu! Ciężkie! I odlewa się to. I potem odrywa się to stąd, szlifuje, dokleja się diamenciki i z tego drzewka robi się gotową biżuterię. Tu jest trochę głośno, ale to dlatego, że tutaj są szlifierki i polerki. Tutaj...
O, tak to wygląda. I oni siedzą w tych skrzyniach i w środku szlifują i polerują całą tą biżuterię. Zobaczcie, to jest na przykład bardzo ciekawe. To jest pracownia z mikroskopami. Tu siedzą ci pracownicy. Mikroskopów jest więcej niż pracowników. Tu na przykład są puste mikroskopy bez pracowników. I oni wklejają te diamenciki do tych naszyjników i do tych bransoletek. Na przykład tu jest typek. Widzicie? I on tam siedzi pod tym i przykleja to. I wszystko to jest ręczna robota. Tutaj mam jeszcze pakowanie tego wszystkiego i znowu plastik, pełno plastikowych woreczków, ale o tym to ja wam opowiem jeszcze na koniec filmu ogólnie. No i miałam coś powiedzieć jeszcze na koniec filmu i nie powiedziałam, bo dzisiaj jestem już przy montażu tego filmu, ale nie powiedziałam nic, dlatego że spóźniłam się na samolot. Nie dotarłam na lotnisko, ale to nie jest moja wina. Znaczy tak trochę coś odwlecze, to nie ucieczę, bo prawie spóźniłam się w tamtą stronę, a w stronę powrotną spóźniłam się, bo był wypadek na autostradzie i trasa, którą powinnam przejechać w 1,5 godziny, zajęła mi 3 godziny. Nie miałam już serca nagrywać czegokolwiek. Dziękuję bardzo serdecznie firmie Bamore za sesję zdjęciową. Zdjęcia będą się pojawiać na Instagramie, ale muszę wam powiedzieć, że strasznie dziwnie się czułam w tej stylówie. Ogólnie to, co oni dla mnie przygotowali, było tak kompletnie nie w moim stylu. Znaczy, ja sobie zdawałam z tego sprawę, ale czułam się mega, mega dziwnie. Oni mnie tam przebrali tak, że wyglądałam jak jakaś nimfa wodna. Ja na co dzień tak nie wyglądam, ale bardzo miło było mi spróbować czegoś nowego. Nawet podobały mi się moje tatuaże. Co w ogóle mnie zaskoczyło, bo wiecie, te sesje biżuteryjne do katalogów to przeważnie są takie czyste i niewinne, a ja im wyskoczyła w ogóle z całą, praktycznie z całym wytatuowanym przedramieniem, ale podobało mi się, także dziękuję bardzo. Przypominam wam też o zniżkach na AliExpressie z okazji 9 urodzin portalu. Na dole w opisie macie sekretną listę. Dzięki Highwind za tą nazwę. Sekretna lista i tam macie w ogóle wypisane wszystkie produkty, na które są takie duże zniżki, typu tam 40 czy więcej procent. I między innymi jest ta biżuteria, w której ja również robiłam sobie zdjęcia, ale są też inne produkty. Widziałam tam telewizor, coś tam. Więc wpadajcie na dół, tam kliknijcie i zobaczcie, czy jest coś, co potrzebujecie akurat, albo co byście sobie chcieli kupić. Jest jeszcze ta kwestia tej folii, o której ja wam mówiłam w tym warsztacie, w tej pracowni, gdzie tworzono tą biżuterię. I powiem wam, że niestety plastikowe woreczki, czy ogólnie plastikowe opakowania są nieodłącznym elementem praktycznie każdego miejsca, gdzie na dużą skalę produkuje się jakieś rzeczy. I jeszcze gorsze jest to, że ja nie mam pojęcia, jak rozwiązać ten problem, bo to jest straszne. Gdzie ja nie byłam, to praktycznie wszędzie używa się jakiegoś rodzaju plastiku, albo folii, albo jakichś takich, nie wiem, plastikowych pudełek, czegoś takiego. I właśnie najgorsze jest to, że ja nie do końca wiem, jak rozwiązać ten problem. I to chyba musiałoby zostać rozwiązane na poziomie regulacji prawnych, na poziomie rządowym, bo no, ci ludzie, którzy to produkują, oni sobie nawet z tego nie zdają sprawy. Ja jestem taka wyczulona tylko dlatego, że bardzo dużo przez ostatnie miesiące czytałam na ten temat. I dlatego za każdym razem, jak widzę, ile w takich miejscach się zużywa plastiku i tak dalej, no to boli jednak serce. Ale tak jak powiedziałam, świadomość, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, w Azji i Stanach Zjednoczonych również jest o wiele niższa niż w Europie. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że moje zdjęcia wam się podobały, bo mi jest nawet ciężko ocenić, czy one są spoko, czy one nie są spoko, bo to jest tak bardzo oddalone od mojego stylu, że patrzę na nie i myślę sobie, czy to jest w ogóle ładne? Dzięki jeszcze raz. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki i subskrypcje. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.